Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu to biznesowa uczelnia, jedna z czołowych w kraju. Nic więc dziwnego, że zacieśnia kontakty właśnie z biznesem na różnych polach. A wszystko po to, aby zajęcia dydaktyczne nie odbiegały od realiów i nadążały za rynkowymi trendami, a studenci sprostali wymogom przyszłych pracodawców. I właśnie dlatego uczelnia utrzymuje stałe kontakty z biznesowymi partnerami. 17 stycznia rektor Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, profesor dr habilitowany Andrzej Kaleta i dyrektor generalny IBM Global Services Delivery Center Polska Izabela Olszewska podpisali porozumienie, które kontynuuje i zacieśnia dotychczasową 5-letnią współpracę, ale już na czas nieokreślony. Z naszej strony my dzielimy się wiedzą, dzielimy się swoimi kadrami, a ze strony Uniwersytetu oczywiście oczekujemy fantastycznych absolwentów, którzy w przyszłości będą pracować albo w naszej firmie, albo będą pomagać w rozwoju regionu, w którym istniejemy. Planowane są już wspólne inicjatywy, m.in. staże i praktyki studenckie, konferencje, seminaria, współpraca naukowa i działania w ramach studiów podyplomowych, ale także przy wdrażaniu programów fakultatywnych dla studentów. Zdobyte przez Żaków praktyczne umiejętności potwierdzać mają certyfikaty cenione na rynku pracy. Przede wszystkim będziemy kontynuować studia, które prowadzimy razem. Będziemy kontynuować współpracę w ramach Corporate Readiness Certificate. Jest to program, który kształci absolwentów kursów, studiów i ci absolwenci są już przygotowani wstępnie do pracy w korporacji. Nie tylko w naszej korporacji, ale także w innych korporacjach, które istnieją na rynku i dostają do ręki dokument, który to potwierdza. Certyfikat IBM CRC można otrzymać nie tylko w ramach studiów podyplomowych, ale również w ramach programu IBM Corporate Readiness Certificate, który realizowany jest we współpracy z wrocławskimi uczelniami i skierowany jest do studentów. Zgłasza się do niego 3 razy więcej chętnych niż jest miejsc, dlatego biorą w nim udział ci najlepsi. Jest to prowadzona rekrutacja i taka mocna selekcja, można powiedzieć. Nie każdy chętny będzie mógł wziąć udział, tylko po przejściu weryfikacji przez specjalistów IBM-u osoby, które przejdą ten pierwszy etap selekcji, zostaną zaproszone do wzięcia udziału w programie. Po programie również jest egzamin i dopiero osoby, które przejdą pomyślnie te kryteria, spełnią, otrzymają certyfikat. Certyfikat CRC wzbogaca CV oraz ułatwia znalezienie wymarzonej pracy, a te słowa potwierdzają studenci, którzy brali udział we wspólnych przedsięwzięciach IBM-u i Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Jest to bardzo korzystne dla studentów ze względu na to, że możemy podnieść swoje kwalifikacje dzięki szkoleniom organizowanym przez IBM w porozumieniu z uczelnią. Dało mi to duże możliwości na podniesienie swoich kwalifikacji, dzięki czemu mogłam lepiej poznać projekty i zarządzanie nimi. Projekt CRC to cotygodniowe spotkania z pracownikami firmy IBM, którzy mają ogromne doświadczenie w tym, co robią i niesamowitą lekkość w przekazywaniu wiedzy. Projekt kończy się certyfikatem oraz egzaminem, a także propozycjami staży. A te propozycje staży finalizuje nierzadko stałe zatrudnienie, bo firmy chętnie inwestują w rozwój studentów, podkreśla rektor Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, profesor dr habilitowany Andrzej Kaleta. Jesteśmy bardzo zainteresowani tym, żeby współpraca zwłaszcza z dużymi firmami, chociaż i z małymi również, była na różnych innych polach, to znaczy chcemy w kształtowaniu programu studiów uzgadniać nowe propozycje z reprezentantami biznesu. Z drugiej strony chcemy rozwijać działalność szkoleniową na rzecz biznesu, konsultingową również, no bo to będzie dla nas też takie pole do rozwijania wiedzy na temat działalności biznesowej i prowadzenia badań naukowych. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu ściśle współpracuje z ponad 100 czołowych firm, które są na polskim rynku, ale nawet z 500 prowadzi wspólne przedsięwzięcia, które uzupełniają i wzbogacają ofertę edukacyjną uczelni. Rafał Sterczyński, Centrum Współpracy z Biznesem.